Będę długo tutaj mówił, spodziewaliśmy się bardzo trudnego spotkania. Takie to spotkanie było. Zespół Wisły naprawdę jest bardzo dobrze zorganizowaną drużyną. Widać tutaj przede wszystkim dobrą pracę trenera i jestem przekonany, że jest kwestią czasu, że ten zespół będzie jeszcze lepiej grał i zwyciężał, bo to jest trudny teren tutaj w Puławach. Na pewno wielu jest zawodników w Wiśle, którzy mają dobre, wysokie umiejętności. Tutaj mówię o tych umiejętnościach indywidualnych. My oczywiście przyjechaliśmy tu zagrać dobre spotkanie i cieszę to, że zdobywamy 3 punkty. Oczywiście musimy już patrzeć w przyszłość, tak naprawdę skupić się na tym, co będzie w następnym tygodniu. Jeszcze raz dziękuję. Gratuluję wszystkim zdobycia 3 punktów. Też krótko. Na pewno po zwycięstwie w Bytowi nabraliśmy apetytów, żeby te punkty kolejno zdobywać. Spotkaliśmy się dzisiaj z dobrym rywalem, co też udowodnia w tym sezonie Wigry jako zespół, że też jest w półfinale Pucharu Polski i to nie jest w przypadku. Odnośnie naszej dyspozycji, ja powiem tak krótko, ja dziękuję zawodnikom za to, ile zdrowia oddali na tym boisku dzisiaj, ile się nabiegali, bo to nie było łatwe. Czas na rozpamiętywanie tego nie będzie długi. Od jutra głowy do góry, bo to się tylko zakończył ten mecz. Tak jak powiedziałem zawodnikom, idziemy dalej. Lata do przodu, panowie, bo pewności się nie traci po jednym meczu czy po dwóch. Ani się nie nabiera po dwóch, ani po jednym dobrym. Tak więc od poniedziałku do roboty. Kolejny mecz przed nami, panowie.